наші люди польські багато приймаються тим, що се діє на Україні. Вони приїжджають до нас, ми поможемо, стараємо шлях, ми будемо ваш ліком. Ми найперше хочемо вам подякувати, вашому народу польському. Ми дуже дякуємо. В стичні 2014 року відділ станови Unijnego Kongresu Ukraińskiego в Америці обходив своє 40-лечі існення. Kiedy kilka miesięcy temu organizatorzy planowali uroczystość, nie przypuszczali, że zbiegnie się ona z protestami na kijowskim Majdanie przeciwko rządom prezydenta Wiktora Janukowycza. Ten nasz meeting, co my dzisiaj mamy, my już planowali jeszcze 4 miesiące temu, bo Ukraine Congress Community wręczył nas, obchodzi 40 lat, ale dzisiaj my mamy taką historyczną datę, 22 stycznia 1919 roku był Dzień Zluki, to jest takie zjednanie dwóch części Ukrainy. I każdy rok my to tutaj odmieniamy. Тут в Чикаго. В тем року сталася страшна біда в той день, 22 стичня, забили люди. І ми мусили, ми не могли то відкликати, бо то є важливо, бо прийшли до нас, і ваш був консул тут у нас, і був Олдерман Мазонадо, і конгресмен Квіглі, і багато політиків тут було. І ми тішилися, бо ми могли донести йому цю ідею на Україні, або United States би нам допомог. Вони допомагають нам, але аби що що ви діяти санкції проти тієї корупції, проти тієї влади, що діється, що знищається над нашим народом. Для вілу українців, мешканців в Чикаго, в тим доктора Мельника, урочистость юбілеушу Конгресу була колейним видаженням, під час якого могли виразити незадоволення вобec президента Януковича. Równo 10 lat temu wspólnie manifestowali w centrum miasta w proteście przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim, w których Janukowicz pokonał Juszczenkę. Dwa razy kryminalista, który był dwa razy w więzieniu, może zostać prezydentem. My tego po prostu nie dopuścimy. I wówczas nie dopuścili. Wyniki wyborów tak dalece odbiegały od wyników sondaży przeprowadzonych w lokalach wyborczych, co sprawiło, że nie zostały uznane przez opozycję ani przez międzynarodowych obserwatorów. Ogłoszenie Janukowycza prezydentem zostało wstrzymane decyzją Sądu Najwyższego, który ostatecznie unieważnił drugą turę wyborów. W powtórce drugiej tury wyborów Janukowycz przegrał ze swoim rywalem Wiktorem Juszczenką. Jak będzie teraz? On musi odejść jego kompanię, osobno ci, kto dawali te złe zakony, te nakazy, co by strzelać po ludziach. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Strzelają po tych ludzi, którzy ubywają ludzi, a to jest po mirnych ludzi. Ciężko będzie następne dni, następne tygodnie, ale nam po prostu bardzo poszczęśliło, że jeden z potencjalnych kandydatów, jeżeli on będzie jedynym kandydatem, to jest Witalij Klyczko, боксер, який по просту є дуже любимий і в центрі України, і на сході, і на заході. І цей чоловік хіба має дуже добрий шанс, щоб стати єдиним кандидатом на президента і звичайніше в президентських виборах і по просту потім і змінити конституцію на ту конституцію, яка була перед тим. Так що це є, маємо такий добрий шанс зараз, але треба буде бачити ще, і боюся, що може ще буде прилента крев, але на zad drogi nie ma, tylko do przodu, do pełnego zwycięstwa, do tworzystwa demokracji i prawa, sprawiedliwości. Moja думка jest taka, jak Vitalij Klitschko zgłosi się i będzie on prezydent, zanim pójdzie i West, i East Ukraine, bo jego wszyscy lubią. Jego lubią cały świat. I ja myślę, co musi być jedna osoba, która powiedzie za sobą. Bardzo jest ciężko, bo nie wiadomo, jak się powiada Rosja teraz, jak oni wiedzą Polska do nas, na naszą ziemię. Bardzo ciężko mnie mówić. Nie wiem, jak to będzie. Nie daj Boże, by tak się stało. Nasz naród jest miłolubiwy. Ми стоїмо на своїй землі, ми не йдемо загарбувати іншу землю, чиюсь іншу. То я мислю, що Бог нам поможе, бо за нами правда. Ми нікого не вбиваємо, ми тільки відстоюємо свої права. Мам надію, що обласні влади українські również подіймуть такі кроки, які запобігнуть kolejnym ofiarom, zapobiegną konfliktowemu rozwiązaniu tej sytuacji, zapobiegną kolejnym dramatycznym wydarzeniom. I cóż, pozostaje mieć głęboką wiarę, że tak będzie. Natomiast
Natomiast co się faktycznie stanie, trudno przewidzieć. Oby ukraiński konflikt zakończył się pokojowo, bez dalszego rozlewu krwi, czego naszym wschodnim sąsiadom w Europie i tu w Chicago serdecznie życzymy.